Przed nami uroczystość objawienia pańskiego, uroczystość trzech króli. Nie było ich ani trzech i też nie byli królami, więc kilka słów o tym, cóż to dzisiaj za święto, tak bardzo biblijnie. Chciałbym skupić się, jak zawsze w niedzielnych komentarzach mówię o wszystkich czytaniach, o psalmie, o Ewangelii. Tak dzisiaj w tą uroczystość bardziej na Ewangelii chciałbym się skupić, ale też i na pierwszym czytaniu, bo oto słyszymy w Księdze Izajasza, rozdział 60, wersety od 1 do 6, niezwykłą zapowiedź. To jest fragment już trzeciej części Księgi Izajasza, czyli tekst, który powstał po niewoli babilońskiej, po przesiedleniu babilońskim. To prorok, który naśladuje styl Izajasza, który mówi do wspólnoty Izraela już trochę rozproszonej, żyjącej pośród różnych innych królów, różnych innych królestw, ludów, także ludów pogańskich. Izraelici wracają z niewoli babilońskiej, żyją niby w swojej ojczyźnie, niby w Jerozolimie, ale są otoczeni przez obcokrajowców, przez tych, którzy w czasie niewoli osiedlili się na ich terytorium. I pojawia się pytanie w Żydach, czy Bóg nas nie zostawił? Czy dalej jesteśmy ludem wybranym? Czy tak może być, że w tej naszej ziemi żyją też cudzoziemcy, żyją też obcokrajowcy? Czy jest sens, by dalej pozostawać wiernym prawu, pozostawać Żydem? Rozbłysła światłość nad tobą, świeć Jeruzalem, bo przyszło twoje światło. Bo może oto na zewnątrz różne ciemności i gęsty mrok spowija ludy, ale nad tobą jaśnieje Pan i Jego chwała jest nad tobą. I wszystkie narody do ciebie przyjdą. To bardzo częsty motyw, który powraca w tej trzeciej księdze Izajasza, czyli to poczucie, że Jerozolima stanie się nie tylko stolicą dla Izraela, ale stanie się stolicą całego świata. Wszystkie narody przyjdą do twojego blasku. Królowie do blasku twojego wschodu, tego twojego powstawania. Będziesz powstawało miasto Jerozolimo w blasku i ten blask przyciągnie królów z całej ziemi. I zobaczysz, będziesz promienieć, twoje serce się rozszerzy, bo wszystkie bogactwa do ciebie napłyną. To słyszy Izrael, który żyje w ubóstwie, w ogromnej biedzie. Zaleje cię mnogość wielbłądów, dromadery z Madianu, z Efy przybędą, ofiarują złoto i kadzidło, nucąc radośnie hymny na cześć Pana. To zapowiedź niezwykłej radości, ale też i bogactwa, ale przede wszystkim zapowiedź uniwersalności tego, co będzie się działo w Jerozolimie. Jerozolima stanie się centrum wszechświata. Coś takiego się wydarzy, co będzie skupiało cały świat właśnie wokół Jerozolimy. Ta zapowiedź spełnia się w Jezusie Chrystusie. Niewątpliwie dary, o których powie nam ewangelista Mateusz, przyniesione przez mędrców, złoto, kadzidło, to nawiązanie do tej księgi Izajasza, to też no, być może właśnie z tradycji księgi Izajasza, mamy też mowę o królach. No, w tekście Ewangelii, że za chwilę do niej dojdę, nie będzie tam mowy o królach. Przychodzą mędrcy, magoi po grecku, magowie, czyli ci, którzy zajmują się gwiazdami, naukowcy, powiedzielibyśmy, mądrzy ludzie, na pewno nie królowie. Więc ta wersja, tradycja o królach być może pochodzi właśnie z księgi Izajasza. Więc jest tutaj niezwykła gra między światłością i ciemnością, między ubóstwem, biedą i ogromnym bogactwem, między niewolą i wolnością, między także tymi cudzoziemcami, a tożsamością tych, którzy mają mieć swoje miejsce w Jerozolimie. I zajrzyjmy do Ewangelii świętego Mateusza, rozdział 2, wersety od 1 do 12. I uważnie warto zatrzymać może ten mój film i przeczytać sobie ten fragment, te 12 wersetów. Zobaczycie w nich, że nie ma mowy o królach. Jest tylko o jednym królu, o Herodzie. Gdy Jezus się narodził za panowania króla Heroda, tu nie ma informacji, że to było kilka dni po narodzinach. To mogło być trochę dłużej. Ta przestrzeń czasowa, tutaj Mateusz jakoś nie przywiązuje bardzo dużej wagi. No, nie mówi nam, ile tygodni miał Jezus, czy dni. Ale
gdy się narodził. Mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy. Więc już mamy pierwszą informację o wschodzie. Oto mędrcy ze wschodu, skąd mogli być? No, być może to z terytorium Babilonu czy z Persji, być może z Syrii, gdzieś z tej części Arabii, więc gdzieś z tej, ze wschodu, patrząc na Jerozolimę, idziemy w kierunku wschodnim i tam gdzieś są ci mędrcy. No, w tekście greckim, jak powiedziałem, mamy tutaj słowo magoi, czyli magowie. Magoi, mędrcy, magowie, czy po prostu eksperci w dziedzinie, no, patrzenia w gwiazdy, w dziedzinie astrologii, ale także odczytywania snów. Była taka funkcja na dworze królewskim, że proror Daniel był takim wyjaśniaczem snów. I na każdym dworze królewskim tego starożytnego świata wschodu był taki ktoś, który był magiem, który był odpowiedzialnym za patrzenie w gwiazdy, za, no, był wróżbitą, tak by to można też powiedzieć, czyli patrzył w gwiazdy, mówił, czy warto iść na wojnę, czy wyruszać, czy nie wyruszać. Więc patrzenie w gwiazdy, i znamy to też z mitologii greckiej czy rzymskiej. Gdy rodzi się król, to pojawia się nowa gwiazda. Gdy rodzi się ktoś wielki, to rozbłyska na niebie nowa gwiazda. Dlatego oni mówią, gdzie jest nowo narodzony król żydowski. Przychodzą do króla Heroda i pytają króla, no bo logiczne, ponieważ badali niebo, zobaczyli wschodzącą gwiazdę, no to teraz przychodzą do króla pytać, czy to może tutaj się urodził, bo usłyszeliśmy, zobaczyliśmy znaki, które powiedziały nam jasno, że czujemy w intuicji naszej wiedzy, że pojawił się nowy król i przychodzimy oddać mu pokłon. Ciekawa rzecz, ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Gdybyśmy dobrze patrzyli na mapę, z Jerozolimy udajemy się na wschód, w kierunku wschodnim, ponieważ słyszymy, że mędrcy przybyli ze wschodu. I mędrcy mówią, że tam będąc na wschodzie, ujrzeliśmy jego gwiazdę na wschodzie. Czyli ta gwiazda świeciła, no, jeszcze bardziej na wschodzie, czyli jeszcze dalej od Jerozolimy. Mamy tutaj po grecku ente anatole, to znaczy dosłownie we wschodzie. Ujrzeliśmy jego gwiazdę we wschodzie, czyli ujrzeliśmy jego gwiazdę wschodzącą. Dlatego mówią jego gwiazdę. Ujrzeliśmy bowiem, jak rodzi się nowa gwiazda, jak pojawia się na niebie niezwykłe zjawisko. My, którzyśmy patrzyli w to niebo od lat, zobaczyliśmy na niebie coś, czego wcześniej nie widzieliśmy. I odczytujemy to jako gwiazda nowego króla, która się pojawia. Więc ujrzeliśmy jego gwiazdę wschodzącą i przybyliśmy oddać mu pokłon. Gdy Herod to usłyszał, przeraził się, a z nim cała Jerozolimia. Więc wypytywał się uczonych o to, gdzie ma narodzić się Mesjasz. Herod bał się. Herod, on, wiecie, był chory na władzę, zabił swojego najstarszego syna, wtedy żona jego rozpaczała, że zabił tego syna, więc zabił żonę, potem teściowa krzywo patrzyła na Heroda, więc też teściową zabił, potem wszystkie swoje żony zabił, wszystkie dzieci, dowódców, generałów, burmistrzów miast, wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób mogli zagrozić jego wizji bycia królem. Tak bardzo chciał na tym tronie swoim siedzieć, że ci wszyscy, którzy mogli mu to ograniczyć, byli przez niego mordowani w różny sposób. Był po prostu chory psychicznie. Gdy mędrcy przybywają i budzą niepokój w Herodzie, on wypytuje arcykapłanów, uczonych w piśmie. Prosi, żeby mu przeczytali słowo, żeby odczytali słowo, które mówi o przychodzącym Mesjaszu. I tutaj mędrcy, czy ci jego mądrzy ludzie, odpowiadają mu, że jest napisane w proroctwie o Betlejem, że to będzie w Betlejem. Herod przywołał betajemnie mędrców, wywiedział się o czas gwiazdy, a potem skierował ich do Betlejem, czyli powiedział im o Betlejem. Powiedział im, gdzie się Mesjasz ma narodzić.
Wypytajcie starannie o dziecię, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. I oni poszli. Ciekawe. Zobaczcie, mędrcy przybywają z daleka, mają w sobie tęsknotę, jako jakieś pragnienie, ciekawość. Przybywają może i 800 i 1000 kilometrów. Herod ma do Betlejem ile? 15 kilometrów? I nie ma w sobie tęsknoty ani pragnienia, ma mnóstwo obaw, że Chrystus coś mu zabierze, że go zniszczy, że go zdradzi. Myślę, że my czasem mamy takie myślenie, powiedzmy, herodowe, że może poszedłbym do Betlejem, że może przyszedłbym do Jezusa w sakramencie spowiedzi, może w modlitwie, może otworzyłbym to Pismo Święte, ale boję się, że On mi coś zabierze, że każe mi skończyć z tym, co tak naprawdę bardzo lubię, co jest moją przyjemnością, że mi coś w życiu poprzewraca. I wtedy, jak Herod zostaje w swoim jerozolimskim pałacu, no niestety pałacu pełnym trupów, tych, którzy przeszkadzali władzy Heroda. Wyruszyć do Betlejem nie jest łatwo. Wyruszyć do Betlejem, aby to było możliwe, trzeba wsłuchać się w słowo. Mędrcy usłyszeli słowo, słowo Pisma Świętego i wsłuchać się w to słowo, dać się poprowadzić temu słowu. Gdy czytamy, że oto gwiazda, którą widzieli wschodzącą, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy tą gwiazdę ujrzeli, bardzo się uradowali. Teraz ciekawe, no właśnie, są różne propozycje, cóż to była za gwiazda. Część, na przykład Kepler mówi, że to supernowa, czyli gwiazda, która jest jasna także za dnia. Być może była to kometa Haleja, jakaś podróżująca gwiazda. Być może to jakiś specyficzny układ planet, jakaś koniunkcja Jowisza z Saturnem, może tam jeszcze jakiś Mars się w to wszystko wkradł i pojawia to, powoduje to zaciekawienie tych, którzy znają się, są ekspertami od spraw nieba. W każdym razie magowie przybywają, wchodzą do domu i zobaczyli dziecię i matkę jego. Zobaczyli coś, nic nadzwyczajnego, coś bardzo zwyczajnego. Zwykła kobieta i zwykłe dziecko. Ale gdy to zobaczyli, to czuli, że o to chodzi. Że to tu jest Bóg. I ofiarowali swe, oddali pokłon. Pokłon się oddaje komuś wielkiemu. I ofiarowawszy swe skarby, dali mu złoto, kadzidło i mirrę. Te trzy dary, tu nie chodzi o jakieś tam specjalne prezenty, złoto to jest symbol królestwa, symbol bogactwa, proroctwo o tym, że ten, któremu dają to złoto, będzie nazwany królem. Dostał kadzidło. Kadzidło jest to sucha żywica różnych drzew aromatycznych, którą pali się przed Bogiem. Oni też proroczo mówią, ty jesteś tym, którego będą czcić jako Boga. Ty jesteś Bogiem. Dają mu mirrę. Mirrę, którą namaszczano ciała zmarłych. Ty będziesz namaszczony tym olejem na dzień pogrzebu. Ty będziesz cierpiał. Ty będziesz zabity. Więc oni nie tylko uznają w Jezusie króla, uznają w nim także Boga, także Mesjasza, bo Mesjasz przecież miał cierpieć. Czyli oni, poganie, przychodzą do Chrystusa. To dlatego to święto Trzech Króli nazywa się liturgicznie uroczystością objawienia pańskiego. Pan się objawia ludowi. Spełnia się to, o czym mówił Izajasz. Oto przychodzą ci obcy, cudzoziemcy, przychodzą oddać, rozpoznają w Jezusie Mesjasza. Bardzo ciekawie mówił o tym spotkaniu papież Benedykt XVI. Oto weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją, upadli na twarz i oddali mu pokłon. A papież Benedykt mówi tak, aby spotkać Zbawiciela, trzeba wejść do domu, którym jest Kościół.
Tak myślę, że to taka bardzo piękna wizja kościoła, tej stajni, tej groty. Groty, która wpuszcza do środka, do Jezusa, pasterzy, bardzo prostych ludzi. Groty, która jest otwarta także na adorację mędrców, którzy może dziwnie ubrani w jakichś perskich strojach, którzy może mówią innymi językami. Mędrcy byli inni od tych elit Izraela, od faryzeuszy, od arcykapłanów, od Heroda. Ale jednak jakoś ci faryzeusze uczeni w piśmie, którzy tak przecież pilnie oczekiwali przyjścia Mesjasza, nie pojawili się przy żłóbku. Zobaczcie, że oni znali pisma, wiedzieli, że w Betlejem, dostali jeszcze sugestie, bo to jacyś dziwnie ubrani mędrcy ze wschodu przybywają i nikt się nie pofatygował, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście już przyszedł ten Mesjasz. To jest niezwykle, że nie niezwykłe. Możemy usłyszeć o Bożym Narodzeniu, możemy usłyszeć o Jezusie i nie wybrać się do Betlejem. To też w dalszym rozważaniu papież mówi o tej grocie, że nie mamy prawa wykluczać kogokolwiek ze spotkania z Jezusem. W Betlejem jest miejsce dla każdego, kto chce spotkać Jezusa, kto tęskni za Nim, kto rozpoznaje w Nim swojego Króla. Więc nie możemy budować kościoła, który wyklucza. Przestaniemy przypominać Betlejem. Betlejem to jest grota otwarta dla każdego. Mędrcy zrozumieli, że rodzi się Król. I przyszli do Jerozolimy, do Pałacu Królewskiego, bo tam logika ich przywiodła. Ale tam nie było Jezusa. Nowy król, któremu chcieli oddać pokłon, odbiegał od tych ich oczekiwań. Więc może się nie ma co oszukiwać, bo my też czasem szukamy Jezusa tam, gdzie go nie ma i nigdy nie będzie. Mędrcy musieli się nauczyć, musieli zrozumieć, że Bóg jest inny od tego, jak my go sobie wyobrażamy. A teraz oni to widzą, że Bóg jest inny, że ten król jest inny. A więc to znaczy, że oni też muszą stać się inni, w jakiś sposób nauczyć się tego stylu Pana Boga, bo to nie On ma chodzić po naszych ścieżkach, tylko my mamy iść Jego drogą, mamy iść za Nim. Dlatego ta Ewangelia kończy się słowami: otrzymali we śnie nakaz, by inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju. No właśnie, spotkanie z Jezusem powoduje, że droga będzie inna. Że to już nie będzie nasza droga, nasze utarte szlaki, już wiele razy przez które żeśmy przeszli, ale spotkanie z Jezusem sprawia, że staje się coś nowego. Tym wszystkim nadzwyczajna była ta kometa, ta gwiazda. Ale poza tym cały cud narodzin, Jezus i Maryja i Józef, ta święta rodzina w tej grocie betlejemskiej, to nie było nic nadzwyczajnego. To było to, co oni widzieli od dawna, to, co dobrze znali. Po prostu w tych zwykłych, codziennych sprawach można zobaczyć Jezusa. Kończymy okres Bożego Narodzenia w liturgii. W niedzielę, już niedziela chrztu Pana Jezusa, a więc już zaczynamy działać z Jezusem. Zaczynamy iść za Jezusem już dorosłym, już Jezusem, który powołuje pierwszych uczniów, który dokonuje pierwszych cudów, pierwszych znaków. Warto mieć taką odwagę, by inną drogą pójść, by ruszyć inną drogą, by nie szukać tam, gdzie nie ma Jezusa, ale też odważnie pójść do Betlejem. Czyli spotkać Jezusa, dać się Mu poprowadzić, bo my wiemy, co to znaczy pójść za Jezusem, tylko myślę, że czasem się boimy podjąć tego ryzyka. Boimy się, że nam coś zabierze. Herod też się bał i nie wyruszył ze swojego pałacu. Czemu nie poszli arcykapłani, czemu nie poszli faryzeusze? Jakieś interesy? Może opłacało im się ciągle czekać? Warto o tej Ewangelii dobrze pomyśleć. I na koniec kilka słów o tym napisie. Na drzwiach domów piszemy modlitwę. Piszemy słowa błogosławieństwa. Niech Chrystus błogosławi temu domowi. Niech Chrystus błogosławi ten dom. Po łacinie Christe mansionem benedicat. Chryste, błogosław ten dom.
W skrócie CMB. Czy to będzie K w tej bardziej polskiej wersji, czy CMB pozostaje bez zmian i jest to skrót łacińskiego tekstu błogosławieństwa. Niech Chrystus błogosławi ten dom. Pisząc na drzwiach te słowa, nie róbmy z tego równania, że to jest K plus M plus B równa się 2024, bo to nie matematyka. To nie są plusy, to są znaki krzyża, znaki błogosławieństwa. Pisząc te słowa, te litery, warto na po prostu pomodlić się. Chryste, błogosław ten znak krzyża. Błogosław kolejny znak krzyża. Błogosław ten dom. I piszemy tak, C czy K, krzyż, M, krzyż, B i rok 2024. Czy to napiszemy pod spodem, pod tym błogosławieństwem, czy po obu stronach 2024, czy po jednej stronie. Chcemy wyznać wiarę, że oto za tymi drzwiami mieszka ten, kto wierzy w Chrystusa, kto przyjmuje go jako swojego Pana, który nie wstydzi się pokazać swoją modlitwą, że przyjmuje go w swoim życiu, w swoim domu. Dopiero tradycja nazwała tych trzech mędrców, że w ogóle było ich trzech, no bo trzy dary, złoto, kadzidło i mirra, więc pewnie było ich trzech. Napis na drzwiach, no to też CMB, więc pewnie to są ich imiona. I tak gdzieś zrodziło się to takie ludowe, tradycyjne Kacper, Melchior i Baltazar, ale równie dobrze mogli nazywać się Cyryl, Mikołaj i Bonifacy, bo przecież to tylko tradycja. Ale nie o tradycję chodzi o wiarę. Pamiętajmy więc, co wyznajemy, pisząc te słowa na swoich drzwiach. I odważnie to warto zrobić, żeby rzeczywiście pokazać tym, którzy mieszkają na tej samej klatce, którzy te drzwi jakoś mijają czy widzą, że tutaj mieszkają ci, którzy wierzą w Chrystusa. Bardzo życzę wam wszystkim szczerze, serdecznie dobrego czasu przeżywania tego święta Epifanii, święta objawienia Pańskiego, ale też i odważnego sięgania do słów Pisma Świętego, bo one wszystkie, te księgi Starego Testamentu, mówią nam o przychodzącym Chrystusie. Miejmy odwagę ruszyć za Nim, pójść za Nim w tych wszystkich wydarzeniach, o których w kolejnych Ewangeliach będziemy słyszeć przez cały najbliższy rok. Szczęść Boże!